No nic, no co, no dojechaliśmy, trochę temperatury poszło, ale żeśmy schodzili motocykle. Ogólnie Bleku tutaj dał dobry pomysł, żeby podstawić deseczkę i kawałek metalu, bo fajerka by się zapadła. Tak, i znowu by była gleba i... Ale sprzętów tu co? Trzeba drona wyciągnąć i to ograć. Ja w ten plus mam centralkę, więc sobie schowałem w miarę. No. Także no, tu są wszystkie motocykle, kurde. Ja bym chyba tutaj musiał cały dzień nagrywać, żeby wszystkiego grać. Będziesz też na kanale. Na kanale Black Opso. Na kanale Black Opso. Jak tam traska? Co? Jak tam traska? Dobrze traska. Fajnie się za tobą jechało. Za tobą się fajnie jechało, bo ładne tempo trzymasz, ci powiem. Ładne tempo trzymasz. Tak, ja lubię takie jeździć. Ale nie, ja już przez chwilę myślałem, że wiesz, że tak spokojnie, gdzieś tak, nie wiem, gdzieś tak do stówki, nie? A tu myk, kurde, a ja zabawię, nie? Spokojnie, nie szalejemy, nie? Jak zaczął szaleć, to... Nie, ja tylko się boję wyprzedzania po wypadku. A tak to tam jak jest, wiesz. Ja tylko się wystraszam, jak patrzę, nie? Patryk za mną jedzie i patrzę, nagle tylko słyszę jakiś hark wielki, nie? Patrzę w lusterko, a ten tam nad dęba już stoi, nie? Może Mikołaj nagrać ze swoim sprzętem? Z tobą? Ze mną. Vloga i ze sprzętem? No bo my robimy takie vlogi z motocyklistami. Wejdź sobie na telefon, zobaczę. Mikołaj, ty robisz vloga. Ja robię vloga? Z koleżanką. Jak masz na imię? Marta. Marta. Spoko. Mikołaj jestem. Jak długo jeździsz? Dwa tygodnie. Dopiero dwa tygodnie? Tak. I co, nie, jak tam ruchy, dobrze wszystko na motocyklu? Tak. Opanowanie? Ciężko było zdać egzamin? No, trochę tak. Za którym? Za trzecim. No, bo znowu. Dobrze, no. Powiem ci, że na tych slalomach to ja mam problem, nie? Musiałem chyba za 15 razem dopiero w czasie się zmieściłem. Mam kolegę. Generalnie Bleku ma problem, bo jak był na tym, ty robiłeś wtedy sobie te zadania, nie? Egzaminacyjne, no. Nie? No to tak, ty miałeś co tam XJ600, to była strasznie ciężka maszyna, no. No. A teraz co mają w Wordach, mają MTEC-i 07 i co, i wszystko gra. Nie? A ty jaki masz sprzęt? Honda S125, tak? Tak. Czyli masz kategorię A1. A1. Ale patrz, ma lepiej niż ja, bo jeszcze ma crashpady już założone. Ja BHP, też mam. Podstawa. Crashpady to podstawa. To mówisz, dwa tygodnie jeździsz. I co, w trasy jakieś jeździsz też? Dopiero tak zaczynam, ale to, dzisiaj to jest taka pierwsza, taka dłuższa, bo ja tak tutaj się jechałam 60 km, żeby tu przyjechać. Aha. 60 jechałaś? Tak. Tu. A my 40, ja 200? Nie, nie za 200. 160 chyba. No to się pewna. Chłopaki mieli 120 i plus tu, no to 160. No to czekaj, ile ja mam zrobione? A takiego ja motocykla to jeszcze nie widziałaś, nie? To mam ponad 200. No to zobacz sobie z przodu, jak on wygląda. To jest taki pode mnie zrobiony, to jest też Honda CBR 900. To masz 3 CBR-ki generalnie, nie? 3 CBR-ki, no. Ale ładna miniaturka będzie. 3 CBR-ki. No bo ja jeżdżę od 2013 roku na ścigaczach, a od 2017 na enduro i dlatego mam o ten kask, nie? Ciuchy trochę inne. Ale mega ładne. A to długo jest. I który rok to jest ta CBR-ka twoja? 2011. I ile dałaś za nią? 8600. No to niedużo. No właśnie, znaczy typowi zależało, żeby jak najszybciej ją sprzedać, bo potrzebował pieniędzy, więc... Aha. A chyba chętnych tak średnio było. Więc tam ogólnie wynegocjowano 2000 poszło. Aha, no to nieźle. Ale jaki fajny kask masz z uszami. Dopiero wczoraj doczepiony. Aha, zawodowo. No, też
tym tygodniu jadę do RR Moto i też muszę ciuchy inne kupić, bo z tamtych kombinezonów no za ciasne są, nie? I kaski też. Bo długo nie jeździłem, a teraz ten sezon mam, bo dwa lata nie była zrobiona. Teraz jest zrobiona, to można śmigać. A widziałeś, jakie ja tam zrobiłem to przejście malowane z tym tego błotnika? A to jest naprawdę perfekcyjne dla mnie, nie? Taka czerni przechodzisz... Ja to malowałem sam. Pędzelkami. I fartkami dla dzieci akrylowymi. O to dzięki, że nam pokazałaś sprzęt. A jakieś plany na ten sezon masz? No, na razie tak, żeby nauczyć tak się na pewno tak lepiej jeździć. I... A winkle lubisz? Sam? Winkle, po winklach, zakręty? A jeszcze nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz. Zakręty i schodzisz na kolana. Aha. Tak jak Mikołaj. No dzisiaj schodziłem trochę. No, Mikołaj schodzi, no. Nagrałeś wtedy? To no, zajście? No, no nagrane jest. Tylko na gumie jeszcze nie latam, ale to muszę sobie enduro najlepiej kupić albo super na razie szosa, nie? No bo ja latam na gumie na tym. Mów. Na enduro. No gumie na enduro, nie, a teraz tak. No. Ci pokażę. A fajerka tak trochę też właśnie została, miała długą przerwę, nie, a potem dopiero... Mikołaj, jakieś podpowiedzi dla koleżanki? Zależy do... na jaki temat? Motocykla. Oleje wymieniać, właśnie. Łańcuch smarować. Olej wymieniaj, łańcuch smaruj, nie pal gumy. Nie pal gumy. Odcinkę możesz robić. Tak, odcinkę możesz robić. Zależy tylko, ile masz na niej przejechane, nie? A jeszcze pytanko, po tym motocyklu co zamierzasz kupić? Jeszcze tak nie myślałam, ale bardzo mi się Yamaha podobają też. Yamaha. R6 albo MT. A ja mam Quada i właśnie w Quadzie mam silnik MT-07. Bo on ma Raptora. Raptora. No. I skuter mam... Ital jest as. Ital Jetta mam. Skuter najlepszy. No, wykręca 135 na godzinę. Przyspiesza, bo to od busów jest, nie? Bardzo szybki, sportowy. Włoski, nie? No. Ale w lepszym stanie masz tą CBR-kę niż moją. W sensie, jeżeli chodzi o ten... No, ale, ale to jest 11 rok. Ja wiem, moja była 12. I w sensie ja miałem to samo malowanie, tylko ja miałem tutaj miałem to czerwone, te dwa. A no właśnie, nie? Ty w zeszłym roku miałeś. No w zeszłym jeszcze. Roku to miałem, nie? No. No. W sensie w tym roku się sprzedała. A miałem ją półtora roku, a zrobiłem 13 tysięcy kilometrów, nie? O wiesz, w zimę jak trzeba było jeździć, jak auta się nie miało, a mój nauczyciel. Czy to masz ja bym tak nie pojechał, nie? Bo wiesz, -2 do szkoły trzeba jechać, nie? Ja też zimą jeździłem. No przy minus ilu tam miałeś? 11, 12, coś takiego, nie? No, minus 15 latałem. Ja przy minus, tak nie wiem, 10 na WSC po łąkach jeździłem. A powiedz, wydech będziesz zmieniać, czy zostajesz przy tym na razie? Na razie jeszcze przy tym zostałem. Koniecznie dominatora, koniecznie. Tylko dominator, zobacz, on ma dominatora. Ale ładny. Ale jak to gada, nie? Odpalić? Odpal. A jeszcze DB Killer mogę wykręcić, wiecie? No to nie wykręcaj, pokaż z DB Killerem. Ja mam bez. Duża trawka jest, Mikołaj. Duża trawka, to się trochę skoś. Ten to w ogóle daje, nie? Ten to jest nas. Two Brothers. Yes. A zapomniałem, nie wykręcę DB Killera, bo nie mam kluczy. No nie, to pokaż z DB Killerem. Jak wydech zmienisz, to... Co jest? Wojen, zagrzała się. A odpalisz swojego, pokażesz jak ci chodzi dla porównania? No tak, no. To teraz pochwal się swoim. Ja ci życzę, żebyś sobie wymieniła szerokości, ci życzę i zobaczysz się na odcinku. Dzięki. Dziękuję. Włączone, tak? No. Dobra, soundcheck. Hondy CBR Fireblade 900. Mm-hmm.
Aż bluza spadła obok. Sorry. No to teraz to już kończymy ten odcinek. Tak, to już kończymy, nie? A ty chcesz się pochwalić? Nie, po moim już nie chcesz. Fryzurę pierwsza klasa teraz. No pierwsza klasa masz fryzurę. To jest lepsze niż suszarka, nie? No, oczywiście. No. Marta grzechu warta. Sprawdzamy Marty te opony, jak zamyka je. Kurde, powiem ci, że no pozamykane, no tutaj już tam, kurde, no coś tam. Ale ty na lewą? Nie, na prawą lepiej ci idzie. A Blacku, wcale nie patrzymy na moje. Ładnie, sliki sobie robisz, będziesz miał na Daytonę jakąś. No, na sliki jadę. Nie, jest jeszcze. Aha, Mikołaj. Jest mięsko ładne. Pięknie. Patryk to ma nowe, to nie ma co patrzeć. Jak nie ma? Fajną tablicę masz, Patryk. Wiem. Fajna. A ja mam jeszcze fajniejszą. No właśnie. Lady. O! Jeszcze fajniejsza. No oponka też ładnie. To ja mojej wcale nie pokazuję, bo wstyd. Jak ekipa się bawicie? Super. Luks. Luks. Dopiero zaczynamy zabawę. Zaczynamy. I got broads in Atlanta, chasing the lean in the front.